Na spotkaniach Horse Assisted Education tak naprawdę myślę, że te zwierzęta pomagają, pomogły mnie w tym wypadku zrozumieć samego siebie. Chyba też bardzo korzystną sytuacją było to, że na to spotkanie pojechałem z całym zespołem, z zarządem. Dzięki obserwacji innych osób, ich interakcji z zwierzętami, z końmi, mogliśmy się też lepiej poznać. I jeśli ktoś chce budować samoświadomość i taką samoświadomość zespołową, to myślę, że to jest jedno z wyjątkowych doznań, które każdy potem pamięta i jakby odwołuje się do tych interakcji w codziennej pracy, w pracy z innymi ludźmi. Myślę, że to, co wnosi Horse Assisted Education nowego, innego, to jest samopoznanie. Te zwierzęta nie mówią, ale dają możliwość uświadomienia sobie na przykład wpływu moich własnych myśli, mojego własnego przekonania na innych członków zespołu i tego, jak oni wpływają na mnie. Takie doświadczenie jest bardzo trudno sobie samemu uświadomić i też trudno jest napotkać osobę, która potrafi wypowiedzieć to, co odczuła w interakcji. Myślę, że tego się po prostu nie da niczym innym zastąpić. Największą wartością uczenia się w procesie, w którym uczestniczą konie, jest to, że to jest doznanie, którego się nie zapomina. I tak jak normalne szkolenia lub coaching gdzieś tam w czasie pracy później umykają, tak? Trzeba je sobie powtarzać. O tyle tego się po prostu nie da zapomnieć. Dzisiaj ja, czy koleżanka, czy koledzy, którzy uczestniczyliśmy w tym szkoleniu, w tym wydarzeniu i doznaniu, to dzień dzisiejszy możemy powtórzyć, odwołać się, pamiętać te elementy, które wtedy sobie uświadomiliśmy. Myślę, że żadne inne doświadczenie nie zapada tak głęboko w pamięć albo w przekonanie w duszę. Moje osobiste największe doświadczenie było takie, że ja wcześniej, o ile wiedziałem i rozumiałem, że moja podświadomość i moje wewnętrzne przekonania się uzewnętrzniają i wpływają na działanie innych ludzi, o tyle nie zdawałem sobie sprawy, do jakiego momentu to się dzieje, do jakiego stopnia to się dzieje. I tam dopiero zrozumiałem, kiedy widziałem to, jak moje wewnętrzne nastawienie jest odbierane przez konia, jak ono promieniuje na jego działanie i jest on chętny do robienia czegoś lub nie, tak samo jak ja byłem. Tam dopiero zrozumiałem reakcję innych ludzi na mnie w pracy i zresztą też w życiu. Że Horse Assisted Education stoi przed takim wyzwaniem, aby ludzie uwierzyli, że to jest metoda, która nie jest tylko zabawą. Myślę, że przeciętny menadżer, pracownik słysząc szkolenie z końmi pomyśli o jakichś elementach rozrywkowych i atrakcyjnych. Myślę, że dzisiaj leadership, dzisiaj interakcje z zespołem są bardzo wysoko na agendach większości menadżerów. Wszyscy wiedzą, że trzeba być kompletnym menadżerem. Mieć serce, duszę i uczucie przekonania. I teraz pytanie jest tylko, w jaki sposób Horse Assisted Education może przekonać ludzi, że uczestniczy w tym procesie? Na ile może pokazać, że jest metodą naukową i profesjonalną, a nie tylko zabawą? Czyli tak naprawdę jest to walka z jakąś percepcją raczej niż z merytoryką. Ćwiczenie, które najbardziej mnie poruszyło, to ćwiczenie, w którym trzeba wpłynąć na konia tak, żeby przeszedł za prowadzącym go bez używania wodzy ani jakiegoś dotyku. Po prostu prowadzi się go i on podąża za ćwiczącym w sposób wolny. Ja byłem akurat ostatnią osobą z teamu, która wykonywała to ćwiczenie i wszystkim poszło świetnie. Wszyscy podeszli do tego bardzo zadaniowo, ten koń poszedł za nimi, wrócił, zawrócił. Ja doszedłem do wniosku, że to musi być tak proste, że w zasadzie wszystko jedno. Cokolwiek ja nie zrobię, o czymkolwiek nie pomyślę, to ten koń i tak pewnie za mną pójdzie. No i z takim bardzo swobodnym podejściem podszedłem do tego zwierzęcia, które absolutnie nie miało ochoty nic wykonywać, no bo chyba odczytało to moje wewnętrzne przekonanie, że nic nie trzeba. To się i tak samo stanie. No i koń rzeczywiście absolutnie nie chciał za mną pójść. No i gdzieś to pamiętam, że jak coś jest dla człowieka, no nieważne to cokolwiek i jakkolwiek by nie komunikował, to i tak ludzie wokół, ludzie z zespołu odczytają to, że to nie jest istotne, nie jest ważne. Czyli warto angażować się w rzeczy, które są istotne i pokazywać je i nie warto, myślę, pracując w zespole, w żaden sposób udawać. Ja bym zachęcił tych, którzy mają ochotę poznawać siebie i tych, którzy chcą budować swoją samoświadomość, czyli tych, którzy chcą rzeczywiście zarządzać w tym skomplikowanym świecie ludźmi, którzy są prawdopodobnie lepszymi menedżerami od nich, tym, że po tym wydarzeniu, po powrocie, zespół, którym ja kieruję,
jest w stanie, był w stanie przejść przez taki etap unikania tematów i traktowania pewnych tematów jak tematy tabu do takiej sytuacji, w której rzeczywiście otwarcie jesteśmy w stanie dyskutować nie tylko profesjonalne, ale wszelkie problemy, wyrażać różne opinie i łatwiej nam się ze sobą dyskutuje o tematach trudnych. Lepiej się rozumiemy. A na dzień dzisiejszy to, gdzie firma jest, myślę, po części również zawdzięczamy temu, że staliśmy się świadomi siebie, a w tym pomogło nam to szkolenie z końmi.